referendum przeciwko kopalni odkrywkowej, przeciwko tym planom wypowiedzieli się ludzie, którzy są z tym regionem związani. Tak, którzy mają tutaj ziemię, domy, pracę, przedsiębiorstwa. Lokalna społeczność walczyła o wszystko. Walczyła o swoje miejsce na ziemi, o swoją przyszłość, o przyszłość dzieci, o przyrodę, o to wszystko, co tutaj kochają. Tak? Jeżeli ktoś tu mieszka, to dlatego, że kocha tę ziemię, tak? Że ma tu pracę, że wiąże plany z tym regionem. Tą naszą trudną sytuację przekuliśmy w sukces, ponieważ właśnie nie politykowaliśmy, mieliśmy własne zdanie, szukaliśmy rozwiązań, pokazywaliśmy alternatywę, że teraz, w XXI wieku, prąd produkuje się z odnawialnych źródeł energii, a nie tak jak było 200 lat temu, 100 lat temu, czy w latach 60. w Polsce węgiel, węgiel, tylko węgiel. W tamtym czasie trzeba mi było naprawdę dużo odwagi i dużo determinacji, żeby po pierwsze przeprowadzić referendum, a po drugie, żeby było ono skuteczne, ważne. Ważne było to, co zrobili tutaj zwykli mieszkańcy. To była ich inicjatywa, można powiedzieć, w starciu z potężnym przeciwnikiem, jakim jest lobby węglowe. Prody jako pierwsze w Polsce powiedziały, kopalni nie. Za każdym sukcesem stoją konkretni ludzie. To nie jest tak, że to jest jakaś masa, jacyś anonimowi ludzie. Nie. To są liderzy. Ci liderzy na szczęście się tutaj objawili. Jest ich bardzo wielu. Przytoczę tu tylko choćby pana Pawła Mrowińskiego, ale też jest wielu innych, ponieważ oni, i to dzisiaj padło, wyprzedzili swój czas. Byli mądrzejsi od ówczesnych decydentów. Wtedy bardzo mało się mówiło, że jest smog, że są zmiany klimatyczne, że węgiel jednak może niekoniecznie powinien być podstawą do rozwoju polskiej energetyki. Ludzie zrobili dobrą robotę tutaj miejscowi. Trochę ich wspieraliśmy z zewnątrz, bo myśmy już wiedzieli, co nastąpi, że będziemy mieli taką sytuację, jaką w tej chwili niestety mamy. Czyli już w tym roku, czy od połowy przyszłego się stało jasne, że mamy kryzys, czy mamy katastrofę klimatyczną. Myśmy to przewidywali, że wykopanie tutaj wielkiej dziury w ziemi, zniszczenie tej struktury społecznej, wysiedlenie ludzi, problemy ekologiczne, które widzimy po zachodniej stronie u Niemców przecież, że to jest błąd, że to jest zły krok i powinniśmy odstępować od węgla. Gdzie jest najlepiej ulokować swoje oszczędności? No w co? Fotowoltaikę. To się zwraca przy dzisiejszych cenach w 6 do 8 lat. Wystarczy dzisiaj okno otworzyć i zobaczyć, co się dzieje na świecie. Dzisiaj już w ogóle zmieniło się myślenie niż to przed 10 lat, gdzie wszyscy wtedy widzieli, jakby upatrywali szanse, a dzisiaj mamy jakby katastrofę klimatyczną, tak? Wszyscy mówią o ochronie klimatu, o odejściu od węgla i myślę, że wtedy te wypowiedzi, tutaj te głosy społeczeństw gminy Gubin i Brody i później ludzi z Legnicy potwierdzają słuszność tego, żeby po prostu być na nie. Ja od samego początku byłem przeciwny planom budowy kopalni na naszym terenie. Przede wszystkim mamy bardzo dużo obiektów, rzadkich obiektów, czy to dziedzictwa kulturowego, czy też obiektów przyrody ożywionej i naprawdę nie wyobrażałem sobie, aby te wszystkie obiekty uległy zniszczeniu dla planów budowy kopalni odkrywkowej. Opór mieszkańców miał sens. Podpisałem decyzję, postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. Jeżeli dojdzie ona do skutku, a ja jestem święcie przekonany, że dojdzie, aczkolwiek długi proces uzgodnień jeszcze, to będzie to na chwilę obecną największa farma fotowoltaiczna w Polsce o mocy 50 MW.
spotykaliśmy się u mnie, prywatnie. To była duża grupa osób, nie tylko te 8 osób, które należały do tej grupy inicjatywnej organizującej to referendum. I spotykaliśmy się co tydzień, najrzadziej co 2 tygodnie, a sprawa ciągnęła się od marca 2008 roku. My potrafiliśmy być razem, potrafiliśmy i ja myślę, że właśnie te nasze spotkania dawały nam tę siłę. Według mnie to była jedna z najważniejszych decyzji tutaj tych ludzi, którzy tu zamieszkali po przesiedleniach od tamtego czasu. Uważam, że uratowaliśmy tę ziemię. Uratowaliśmy ją dla siebie, dla naszych dzieci, dla tych, którzy tu będą mieszkali jeszcze później.